Jestem z Kapital24 TV. Obok mnie stoi Arkadiusz Protas, wiceprezes Business Center Club i witamy Państwa bardzo serdecznie na debacie Biznes i film Udane małżeństwo, czyli w skrócie będziemy rozmawiać o tym, jak finansować polskie filmy. W zeszłym roku udział w sprzedaży biletów na rynku polskim, polskich filmów wynosiła 30% rynku. To jest bardzo dobry wynik, więc bylibyśmy trochę nie w porządku, mówiąc, że to jest jakaś manufaktura, czy to jest jakieś zjawisko kulturowe, które nie oddziałuje na branżę. Oddziałuje na branżę i medialną, i branżę kinową w bardzo mocny sposób, bo 30% rynku to rzeczywiście było sporo, ale także na rynek reklamy, a także na wzrost i powstawanie nowych małych i średnich przedsiębiorstw, jakimi są spółki producenckie. Więc pamiętając o tym, że film to sztuka, ale tak naprawdę to także produkt, który poprzez swoją masowy charakter, czyli możliwość docierania do masowej widowni, jest także produktem rynkowym. Taka część ortodoksyjnych filmowców, artystów, która się wzdraga przed określeniem przemysł filmowy czy przemysł audiowizualny, bo ciągle chcą traktować, może i słusznie, film jako sztukę, bo w ten sposób może w Europie się ciągle jeszcze film traktuje, że nie jest to przemysł audiowizualny czy przemysł filmowy, bo mówiąc przemysł, mówimy o całym wachlarzu różnego rodzaju działalności biznesowej, usług i tak dalej, które nie wchodzą stricte do dziedziny filmu. W latach 90., kiedy nagle produkcja filmowa spadła bardzo gwałtownie, jeszcze rynek reklamowy się nie rozwinął, telewizji nie zacznie, bo telewizje wtedy produkowały same dla siebie i nagle zobaczyliśmy odwrót ludzi od kinematografii, czyli tych elektryków, oświetlaczy, wózkarzy, tych wszystkich, bez których współpracy nie można by było tak naprawdę nakręcić filmu i od których sprawności zawodowej zależy no, budżet filmu, bo jeżeli ci ludzie nie są sprawni, no to wydłużają się zdjęcia, to dużo więcej kosztuje dzień zdjęciowy i tak dalej. Czyli to jest cały system sprzężonych różnych naczyń, delikatnych. I teraz rozwalenie jednego ogniwa powoduje załamanie wszystkiego. I o tym wszystkim trzeba wiedzieć, to wszystko trzeba przewidzieć. No teraz jesteśmy w obliczu takiej sytuacji, kiedy system dystrybucji filmowej, praw autorskich i tak dalej, związanych z filmem, podlega jakby rewizji ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego. Oni usiłują zmienić prawa autorskie po to, żeby można było, żeby już nie było piractwa w internecie, czyli żeby wszystko można było ściągać. Znaczy wiemy, że jest rodzaj działalności, że możemy go nazwać, bo nie mamy ostrej definicji przemysłu filmowego, więc w tym sensie oczywiście jest, ale czy to jest... Czy to może być biznes dochodowy? Film dla nas jest elementem, może być elementem dochodowym, dobrze? Niektóre filmy, które myśmy produkowali do tej pory, jak Katyn, będę często wymienił Katyn jako wzorowy przykład absolutny naszej produkcji, ale Katyn był dochodowy. Po drugie, przynosi dużo korzyści ze strony wizerunku, wyeksponowania naszej firmy, nadania tej firmie dobry wizerunek, dobrze. A po trzecie, my jesteśmy właśnie tutaj, to nas odróżnia od innych firm, które mogą wydawać pieniądze tylko na wyeksponowanie pewnego loga czy pewnej marki. My jesteśmy firmą, która w jakiś sposób posiada swój swoisty kanał dystrybucyjny. I w ten sposób wzbogacamy bardzo naszą ofertę do tego stopnia, że statystycznie okazuje się, że filmy, które są najbardziej zamówione w naszym katalogu, który liczy ponad kilkaset pozycji filmowych, nie kilka tysiąc, filmy, które są najbardziej ładowane i oglądane, to są filmy polskie. Nasze filmy, które myśmy koprodukowali. I tak to wygląda z naszej strony. Dla mnie jest jeszcze inny wymiar. Mówić o dochodowości jednego filmu jest trudne, zwłaszcza w takim krótkim czasie eksploatacji, bowiem film to ma bardzo długie życie. I będąc koproducentem, a nie sponsorem, koproducentem tym, co jesteśmy, nabywamy takie wieczne prawa. Znaczy, że film, który myśmy koprodukowali jeszcze za 50 lat, 100 lat, życzę sobie, może nie 100 lat, ale 150, tak, będzie jeszcze przyniósł nam pewne dochody. I tu widzimy naprawdę duży sens. Jak Orange tutaj
Jakie są proporcje? Czy państwo tylko finansują właśnie jakby z założeniem jako koproducent, czy też sponsorujecie filmy? 10 dni temu zmieniliśmy markę TPSA na Orange, więc to kompletnie inny wymiar nabiera, bowiem Orange jest marką globalną i ma swoje kody działania, wyeksponowania marki, loga i tak dalej. I tutaj Orange Global Group światowy nie bierze pod uwagę właśnie film jako element, narzędziem wyeksponowania marki. Ale nie eksponujemy marki za pomocą filmów. Tak samo jak nie robimy żadnego product placement za pomocą naszych telefonów. Nie zauważyliście albo przypadkowo, ale nie z naszej gminy Orange czy telefon skorzystany przez bohatera podczas filmu. Nie, tego nie robimy. Bardzo dziękuję. A w BZWPK jak to wygląda? Przemysł niewątpliwie istnieje. Wystarczy otworzyć czy włączyć telewizor i od razu widać kilka na różnych programach, kilka różnych seriali. To jest typowa produkcja przemysłowa i nie ma żadnych wątpliwości co do tego, jak również powiedziałbym, że wszędzie tam, gdzie są pieniądze, tam jest przemysł. Ja osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że przemysł filmowy istnieje. Mało tego, jest to przemysł, który ma dosyć taki charakterystyczny produkt. Film jest obarczony zawsze bardzo dużym ryzykiem, ale ma też bardzo krótki, w stosunku do innych inwestycji, bardzo krótki okres zwrotu, bo tak naprawdę film żyje, nie wiem, tu panowie są ekspertami, ale żyje rok, półtora, a potem już jest właściwie takim produktem niszowym, po który się sięga od czasu do czasu z powodów sentymentalnych albo zbliżonych. To moje doświadczenia z prywatnymi producentami czy z prywatnymi firmami bywały różne. To najbardziej rytmiczna i taka, można powiedzieć, jaką do tej pory mieliśmy ze sobą współpracę, mówię tu o Dominiku Lesage i wtedy to jeszcze było TPSA. I to jest dla mnie jakby taki wzór współpracy, w tym sensie, że ja jako producent wiodący, nie, ja się nie politizuję, mam zaufanie koproducenta, który z jakiegoś powodu, znając moją historię, tego co wyprodukowałem, tego co wyreżyserowałem, wie, że może wiem więcej na ten temat, a jeżeli czegoś nie wiem, to się go pytam i wtedy mi daje rady. I to jest idealna współprodukcja. Natomiast często miałem kłopoty z firmami prywatnymi, audiowizualnymi niestety. Im bardziej to jest zbliżone do telewizji prywatnych, tym bardziej jest trudno się z nimi rozmawiać, gdyż oni wiedzą wszystko, dlatego że zostali tam postawieni. Mówię, młodzi ludzie, którzy dotąd nie byli nikim, mają kiedyś wreszcie dostają tabliczkę z napisem, że są producentem do spraw tam, nie wiem, artystycznych czy kreacyjnych. I oni wtedy to jest najgorsze pomaganie, jak ktoś nie potrzebuje pomocy i podpowiadanie, jak ktoś nie potrzebuje podpowiedzi. To tak jakby rysującego czy malującego artystę grafika trącać w łokieć. A takie doświadczenia też miałem, mimo że już miałem za sobą jakieś tam sukcesy lokalne, bo polskie, ale zawsze. Ja to rozróżniam, to znaczy jeżeli się dogadujemy na jakimś poziomie, scenariusz jest takim zwornikiem, jeżeli się scenariusz podoba wszystkim koproducentom, no to potem staramy się robić tak, że najważniejszy jest film. Film, a nie ego nas, poszczególnych ludzi, którzy mają taki lub inny gust. No mamy do siebie zaufanie, to jest też baza. I wtedy to może owocować. Oczywiście w tym biznesie, jak wiemy, nikt nic nie wie. I to jest piękne. To jest piękne, bo gdyby nawet w Hollywood ktoś wiedział i znał jakiś tajemny przepis na film, no to by robili tylko dobre filmy, a tak nie jest. I to jest chyba jedyny biznes, gdzie tak naprawdę nic nie wie nikt i nie można tego preliminować i nie można zaprogramować sukcesu. Więc to również jest jakby szapoba dla firm, które prywatnych, które chcą, czy wchodzą, czy chcą wchodzić, bo wiedzą, że po pierwsze tak należy robić, będąc w tym kraju, w której się prowadzi działalność gospodarczą, znaczy można tak robić, a po drugie, no to znaczy, że mają wyobraźnię, no bo to sukces filmowy jest nieporównywalny z czymkolwiek innym, bo rzeczywiście, jak pan prezes wcześniej zauważył, film bardzo szybko się może zwrócić, jeżeli jest udany, ale on ma o wiele dłuższe życie, niż nam się mogło wydawać, bo są takie filmy evergreen, zawsze wiecznie żywe, które i zielone, które ogląda się zawsze i
przynoszą radość i nie tylko finansową swoim twórcom. Może właśnie warto pomyśleć, myślę tutaj z perspektywy pieniędzy, tak, z biznesu. Może można zainwestować w film, jeżeli włożę pieniądze. Co prawda film nie obiecuje mi dużego zysku, też mogę stracić, ale tak się robi interesy też w każdej innej dziedzinie. Czy jakby pod tym kątem można patrzeć na film w Polsce, tak jak, przepraszam, pewnie tego nie unikniemy, ale porównując to do tego gigantycznego rynku amerykańskiego. Nie wszystkie przedsięwzięcia filmowe mają szansę i są nastawione na to, żeby inwestor, czyli the private equity, było nie tylko zwrócone, ale jeszcze było dodatkowo na tym jakiś zysk. Niemniej jednak są w Polsce przedsięwzięcia komercyjne, filmy robione, obliczone na bardzo, bardzo szeroką widownię, które w bardzo szybkim tempie nie tylko przysporzyły zwrot kapitału, ale przysporzyły ogromne zyski. To często to nawet jest, nie wiem, 100 i więcej procent, więc mało jest takich propozycji biznesowej w ogóle globalnie na rynku, które by osiągały taki wysoki rating. Tylko ja bym chciała zwrócić uwagę, że to jest niestety związane z ogromnym ryzykiem. Ponieważ należy pamiętać dalej, że oprócz tego, że film jest, może być produktem obliczonym na masową widownię, to on jeszcze musi jakby się udać, po pierwsze, w sposób jakby artystyczny musi być filmem udanym. Po drugie, musi natrafić na dobrego dystrybutora, który zapewni nie tylko pola dystrybucyjne w jak najszerszy sposób, ale też odpowiednio skuteczną promocję i reklamę. Co jest oczywiście także trudne ze względu na nadpodaż filmów na polskim rynku, prawda? Bo zresztą na rynkach światowych filmów jest po prostu, na świecie produkuje się bardzo dużo w stosunku do możliwości ich dystrybucji. I trzeba wiedzieć, że polskie kino konkuruje z filmami robionymi bardzo często za stukrotnie wyższe budżety, prawda? Już nie mówię o filmach amerykańskich, które mają często takie same budżety na produkcję jak na promocję globalną. Trzeba wiedzieć, że Polska nie jest to rynek jakiś szczególnie głęboki. Znaczy my mamy raczej niewielkie szanse z eksportem polskich filmów za granicę, jeżeli to nie są właśnie filmy istotne artystycznie, dlatego że po pierwsze właśnie ta nadpodaż wszędzie ona de facto występuje, a po drugie mówimy w języku niezrozumiałym przez nikogo oprócz naszych rodaków.